Siemanko, witamy w drugiej części z tej budowy. Nieco później niż zwykle, nie udało się w weekend. Za chwilę zobaczymy. Tutaj skończyliśmy poprzedni odcinek. Jużmy budowali ranek, taki powiedzmy zarys widać. Tu było dosyć wysoko, było tam wykortowane, nasypaliśmy piasku, to było teraz zagęszczone. Warstwa około 10 cm. Teraz nasypuję podsypki piaskowo-cementowej. Chodzimy po tym, tak się kręcimy trochę, tak żeby to udeptać, żeby to nie było napowietrzone. Bo jak rzucić tak z łopaty, luzem, to ta podsypka nie będzie miała mocy. I po prostu ta zagęszczarka tak teraz przejechała, to będzie po prostu się tam, wiecie, takie dziury będą się robić. Zagłębienia, powiedzmy. Nasypujemy, chodzimy po tym, ciut wyżej niż potrzebujemy, zagęszczamy, grabimy po to, żeby teraz ściągając łatą, to się ładnie się ściągało. Żeby się nie ślizgało, bo po zagęszczarce taka gładka powierzchnia wychodzi i to się po prostu ślizga. Tam po drodze było widać majster. Zanim zaczął ściągać, przyłożył sobie listwę, łatę, ustawił sobie, próbę zrobił, przyłożył kostkę i dopiero ściągał. Nie robimy codziennie tą samą łatą, bo ta łata jest, końcówka jest taśmą owinięta, ta taśma się ściera. Może być kilka milimetrów nawet różnicy, a tu już jest sporo. Kostka jest bezfazowa. Jak będzie rant wystawał nawet 2-3 metry wyżej niż gdzie indziej, to zaraz to będzie widać. Ona wystaje 5 mm na dobrze, a wydaje Wam się, że ona ma centymetr wystaje. I teraz tak. Położyliśmy kostkę. Tam jakąś tam szczelinę czy coś pod obrzeżem, pod tym pionem, pod schodami, jak jakąś znajdziecie szczelinkę, jakiś piaseczek delikatnie podsypką trzeba wmieść, żeby tą szczelinę wypełnić. Ona nie może być pusta. Także dół składacie pierw ten ganek, chodnik, i dopiero wchodzicie na stopień. I tak samo górę, dopiero górę później złożycie. Od dołu idziecie, składacie. Tak, żeby każda powierzchnia zapierała następną powierzchnię. Tak stopniowo do góry. Nigdy nie robimy od góry. Są wyjątki, że po prostu je trzeba, albo po prostu nie ma pod spodem chodnika niżej, ale to po prostu trzeba mieć na uwadze i na przykład wstawić na betonie mocnym te obrzeża, bo wiecie, że nie będzie tam żadnego oporu i mogą być z tego tytułu problemy. Stopni się nie zagęszcza zagęszczarką, więc nie ma problemu, że to się rozjedzie. Nie ma takiej potrzeby. Dopasowane wszystko jest młotkiem, to jest podsypka piaskowo-cementowa, tak mówiłem, na stopniu tak samo to jest udeptane, ubite, tak żeby ona nie była napowietrzona, bo nie możecie na takiej napowietrzonej podsypce położyć kostkę, ją doklepać tak lekko, wiecie, puk młoteczkiem, nie oddychaj, bo tak musi zostać. No tak nie może być, nie może być tego powietrza, po prostu ona nie może być za miękka, musi być udeptana, musi być to wklepane dużym młotkiem, jak jest duża kostka, to wiadomo, że będzie większy opór. I złożyliśmy na dole chodnik. Stopień złożyliśmy i teraz dopiero górę ganka składamy. Początek taki trochę lipny, bo tam jest słupek, osadnik, trzeba pierw dociąć, wszystko odcinek zaczynać, od docinek. Ale wiadomo, tam 2-3 kostki dotniecie i można jechać. Później tam jeszcze będzie wycieraczka, drzwi trochę, wiadomo, że tam kolidują, bo wnęka, takie rzeczy. Jak nikogo w domu nie ma, drzwi zamknięte, to trzeba sobie jakoś radzić. Tu jeszcze będzie okazja, żeby użyć chwytaka małego Mimala na wyszczerbioną kostkę. Kameruję teraz. Szybką wymianę kostki. O ile nie jest zamulona. Mimalo. No łatwego życia ten chwytak Mimalo u nas nie ma, bo pracujemy w 90% na multikompleksie. Multikompleks pod takie chwytaki po prostu nie współpracuje, bo ten multikompleks po prostu jest taki półmeksowaty, ciągnie powietrze, trzeba lekko ją zwilżać, a ten chwytak po prostu ma taką siatkę, taki filterek, jak zaciąga powietrze. Ten filterek szybko zachodzi po prostu tą wilgocią i on tam po prostu, taka korozja się robi i przestaje po prostu chwytak ciągnąć. Już zmienialiśmy to sitko, czyszczyliśmy to sitko, trzeba uważać, po prostu trzeba i przede wszystkim trzeba suchy chwytak do walizki. Nie może być mokry, bo to wiadomo, ta wilgoć stała tam sterczy. Zagęszczamy to dwukrotnie,
dół, górę. Zaraz to czyścimy. To akurat było od razu zamolone. Przy okazji idziemy na drugą stronę. Znaczy na drugą stronę. Siema. Po lewej stronie to było. Jak patrzyliśmy przed chwilą na ten ganek, to jest ta lewa strona. Za budynek. To jest taka trochę mała, skomplikowana rzecz, bo jest bardzo duża różnica wysokości. Kurczę, nie pamiętam w centymetrach. Ile to było? Albo było coś około 37, albo 40 nawet 7 cm. Tu między prawym narożnikiem, gdzie widzicie, gdzie zaczyna się wjazd do garażu, a po prostu kawałek dalej, a ścianą, po prostu zewnętrzną częścią budynku. Tam, gdzie był ogród, tam, gdzie jest ogród, po prostu jest taka duża różnica wysokości. No to wynika z wysokości posadzki wjazdu do garażu, tak? Wejście i posadzka w garażu jest na jednym poziomie. Tu oczywiście akurat trochę widać, nie wiem czy to widać, czy nie widać, ale pada. Taka jedna słuszna uwaga, nie wiem. W deszczu nie robimy. Deszcz jest dla chętnych, dla ochotników. Nikt nikogo nie będzie, nie wiem, marudził na niego czy coś, że ktoś tam robi w deszczu, a on stoi sobie pod daszkiem i nie robi. W deszczu nie robimy i tyle. Kto chce, to wychodzi. Tam majstę widać, bo bym jeździł, także... Chłopacy idą po prostu sobie pod daszek, on jeździ bobem i tyle. Tu nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej. Musimy dosyć dużo nasypać i to trzeba udeptać. To musi być stabilne, nie może odjeżdżać. Bo jak macie przy skarpie, tak w tym przypadku, to musi być stabilne. Nie może ta skarpa, wiecie, wam odsuwać, bo wtedy wam będzie cały czas cały czas to obrzeże będzie uciekało. Będzie tak dołem odjeżdżało. Tutaj wstawiamy Livio. Livio z 28 cm z wykorzystaniem chwytaka walizkowego. Nawet ciekawie, bo jakiś tam temat się gdzieś tam na jakichś grupach bruchlarskich pojawił na Facebooku. I o dziwo sporo narzekających, że lepiej w łapy złapać. No nie wiem, czy lepiej. Zobaczcie teraz. Bierzecie walizkę i idziecie z walizkami. I nie trzymacie tego, tak na przykład teraz. Jest mokre, jest taka pogoda, że te łapy po prostu zostają. Zostają ślady, a w takim momencie nie zostają, bo chwytak jest praktycznie cały czas czysty. Oczywiście nie rzucamy go w podsypkę, tak samo jak młotkiem pracujemy. Młotek nie może być wilgotny, mokry od podsypki, bo wbijając takie obrzeże brudnym młotkiem wklepujemy ten cement, tak? Jeżeli robimy na podsypce piaskowo-cementowej, ale zawsze musimy na podsypce albo na betonie pracować, tak? Przy obrzeżach. Więc narzędzia muszą być czyste i wtedy wiecie, że macie obrzeże czyste. Tak samo łapy. Łapy nie mogą być uwalone z betonu, mokre, bo co chwycicie, dotniecie. I taka jeszcze jedna wskazówka, jak jest mokre obrzeże i wam wysypie się podsypka czy beton na to obrzeże mokre, to nie przycierajcie ręką, bo wcieracie jak krem do sobie. Wmasujecie to wszystko. I sobie pomyślicie, że co, no starłem, tak? I to godzinę, dwie, tak po prostu zanim skończycie wszystko zrobić, to dwie godziny sobie tam leży, a to jest wtarte i to po prostu takie później spłukanie nie przynosi efektu, później to widać, gdzie to było brudne. I w ten szybki oto sposób majster tu coś wykombinował. Tu, tak mówiłem, jest duża różnica. Tu takie przełamanie jest, nie jest jeden skos, bo to jest nawiązanie do lewej strony, do ganku. To będziecie widzieć za chwilę, jak to tam wyszedł ten ganek. Tu jeszcze musimy podrównać. Sobie przygotować na następny dzień. Nie, następny dzień to będą chyba sobota, Wielka Sobota przed świętami. Chyba tak. To jest wtorek. Poświąteczny wtorek, tak. Szybki przeskok. Poświąteczny wtorek. Tu było zgarnięte. Zagęszczamy dużą zagęszczarką, bo akurat po prostu ją mamy na placu. Tu było wcześniej zagęszczane, bo ta prawa strona, ten ganek cały był zagęszczany. Więc to tylko było po prostu teraz lekko zebrane, liźnięte do profilu. Tu majster ci powiem, że masz za dużo podsypki, a że sobie tego nawalił. Przecież tu będzie ścięcie takie. I po prostu... I to robimy... Co? Z oka robimy. Robimy tak po prostu, żeby nie kuło wokół, żeby nie było przesady ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Punkt wyjściowy, posadzka. Punkt wyjściowy, posadzka, a punkt końcowy to jest tutaj, gdzie się kończą obrzeża, po lewej i po prawej stronie widzicie te dwa, które schodzą, teraz tu majster, gdzie teraz mierzy. To są punkty końcowe i w te punkty trzeba po prostu zrobić przełamanie, a nawet to później przełamanie ściąć, żeby takie wyjdą dwa małe przełamania, takie po prostu niewidoczne.
kostka jest szeroka na 40 cm, multikomplex i nie można w byle jakim miejscu zrobić przełamania, tylko najlepiej jakby na całą kostkę to przełamanie było, nie na środku, a na początku i na końcu kostki rzędu. Tak żeby zaczynając nowy rząd przed przełamaniem, ta kolejny rząd kostki był pochylony i za tym rzędem dokładnie następne pochylenie. Nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej wyżej niż potrzebujemy, zagęszczamy to i teraz tu jeszcze majstrę, no tutaj dopasowuję rurkę po prostu, bo nie chcę dużą łatą tu się drapać, nie wiem czemu. Możecie to zrobić na jedną, na dwóch rurkach i cały obrzeże, cały podjazd zrobicie na dwumetrowej takiej łacie ręcznej. Po prostu w lewo, w prawo przesuwając. Później dopiero wstawił po zagęszczeniu, bo po prostu tam było za mało miejsca, za wąską, żeby zagęszczarką tam się kręcić. I tak mówimy, robimy to praktycznie z oka, tak żeby po prostu nie przesadzić w za mocny spad albo w za mocne przełamanie, bo robimy tak, byśmy chcieli, żeby tak było, żebyśmy mogli po tym spokojnie sobie jeździć, tak? I teraz, tak mówiłem, zagęszczamy, grabimy po to, żeby takiej śliskiej nawierzchni nie było, powierzchni, bo teraz jak ściągając to ładnie, to się tak wyrównało. Tam widać takie jakieś przełamanie? Taka jasna kreska jest, tam gdzie się właśnie rurki skończyły. To będzie ścięte, za chwilę zobaczymy. Tu majster bierze linię podjazdu z tego ganku. 120 cm od ostatniego stopnia i to będzie linia i ta linia pójdzie aż tam po lewej, na lewą stronę, w stronę tego domku, tam sąsiada, tam łyżka leży. I to jest cała linia tego do nas, na dół, w stronę bramy, pójdzie cały podjazd, wszystko z tej linii. To właśnie, bo gdybyśmy zaczęli, tutaj sobie zaczęli, albo tu jechali od ściany, na dole by nam wyszło jak wyszło, to wyszedłby na przykład pasek 10 cm, by trzeba było to dociąć i tu by była na wejściu docinka. Po co, jak można wszystko z całej robić? W tę stronę wszystko z całej. I to jest to, co mówiłem, że to przełamanie jest ściosane. Małą poziomniczką, deską. Poziomniczką raczej nie robimy, bo poziomnica służy do pomiarów. To jest narzędzie, które używamy w pracy. A wiadomo, że nie każdy wie, jak wygląda czysta poziomnica. I często jest tak, że bierzesz poziomnicę, bo chcesz to zmierzyć, ona jest ufajdana, albo oczko jest zaklejone betonem. Także do podsypki są do podsypki, a do mierzenia są do pomiarów, po prostu są czyste elementy, czyste narzędzia i tyle. To zobaczymy chyba, jak majster sobie tnie. Jak dociąć kostkę? Musimy to dociąć. Bierzemy wymiar 38. Warto zmierzyć sobie na takiej długości, jak tu jest 40 cm. Dwa wymiary, bo może być coś krzywe, nie w kącie. 38. Bierzemy uszkodzony kwadrat. Tutaj jest. Przybory. Jak w takim poradniku, jak kiedyś były. Do następujących prac potrzebne będą calówka, mazak, pisak, flamaster, przyrząd do odrysowania, kątownik może być poziomnica, listwa prosta, szlifierka kątowa, tarcza, jaka wam tam pasuje, byle była do betonu, prąd w kablu. Dobra, jedziemy. Ile tam był? 38. Aha, okulary, stopery. Jasny gwint, kurde. 3 cm za mocno. Podejdź tutaj. Weźmiemy, ta jest tutaj. Musimy wziąć. Jak nie ma uszkodzonej, bierzemy całą. Tam jeszcze jest sporo docinki, więc te wszystkie inne się gdzieś tam utopi. Robimy 38. Jakby także zmierzony wymiar tnę, czyli na 38 robię kreskę i tą kreskę tnę. Nie robię przed, nie robię za. 38.
Oczywiście jak on milimetr, dwa zejdzie, nie robi. Gorzej tam zejdzie pół centymetra. To już jest... Kurde, wieje trochę, zaraz będę szukał tych przyborów. Muszę się na czym stawić, bo mi tu... Tam bym musiał ciąć. Żeby z wiatrem poleciało wszystko. Wiatnę tak, że widzę kostkę, którą potrzebuję. Nie chowam jej za bożką, na przykład, że to potrzebuję, wiatnę tak i nie widzę jej, po prostu to różnie wychodzi. Wkładam, patrzę czy wchodzi, wchodzi i wtedy wkładam. O, jest, jest. I to samo będzie tutaj. Nie rysuję tutaj kostek, bo ta kostka nie jest taka mała, żeby braciom to rysować. 18, taniej, lżej jest wziąć wymiar. 18. No mówiłem, że wiatr wieje, rzuć to, tamto. Przybory ci spadną. I mierzymy 18 i tniemy 18. Jest 18. Tu jest 18. Jest. Krecha. A czemu jest docinka? Nie jest na wymiar zrobione? To wszystko to było dzieło przypadku. Tam musieliśmy zamknąć obrzeżem, bo słupek, a tu żeby lico ściany było, bo ten klomp po prostu był za wąski, żeby go zrobić tak tam, przesunąć tutaj gdzieś liwio. Nawet nie wiem, czy to widzicie. Może do basa. Później obgadamy. Widzisz? Na styk, kurde, co się stało? Tutaj brzuszek. I tak tniemy do końca, do samej góry. To samo przy progu. Niemalże nas, znaczy niemal. Robimy na 2, maksymalnie 3 mm szczeliny. Nie może być też za blisko, za mocno, bo przy zagęszczaniu delikatnie kostka pracuje, wibruje, do się. Wiadomo, zagęszczarki.
i jakby dotknięcie, tak jakby się paznokcie dwa na styk złoży, przytknęli do siebie, palce wskazując na przykład. Jak będą się drżały, to może odstrzelić po prostu rant. I dlatego się nie robi idealnie na styk, zawsze tam z delikatnym luzem. Zagęszczamy dwukrotnie, profilujemy, co widzimy, młotkiem doklepujemy, lejemy wodą i to będzie nas cały wtorek poświąteczny. A czemu? Owoc jednoosobowy. Dobra, tak to wyszło. Teraz widać ten cały zarys, o czym wcześniej mówiłem, chyba na poprzednim filmie. Dlaczego jest właśnie to przełamanie? Znaczy przełamanie wiadomo dlaczego jest. Dlaczego jest to odcięcie między schodami, a... Zobaczcie jakie jest nachylenie podjazdu. Tutaj jest beton pod słupkiem. Ten beton nie mógł być odkryty. Tam dosłownie tyle jest słupka drewnianego. I pod spodem jest beton. Nie mogliśmy zejść tak nisko z gankiem, bo byśmy odkryli te betony. Druga sprawa to tam jest 3 cm spadu już na tym kawałku. Od drzwi do pierwszego livio. 3 cm na tym kawałku to jest 1,60 m, to jest już dużo. Co najmniej centymetr za dużo. Ale powiedzmy, że jeszcze to się łapie, fajnie wygląda, bo jeszcze nie straszy tym spadem. I teraz gdybyśmy tym lecieli, lecę sobie, zdejmę rękawiczkę, bo nie widzę co pokazuje. Jakbyśmy tym livio, tym poziomem już tu szli, to tu byśmy mieli za duże przełamanie. Samochód by tędy nie przejechał zwyczajnie. Tam jest około 10 cm, powiedzmy takie 9. W najwyższym punkcie, ile jest? 9,5 cm. 9,5 cm byśmy byli wyżej, to jest dużo na taką kostkę. Normalnie byłby taki kant, nie? Przełamanie. I tu byłby drugi, kolejny, bo skoro tu byśmy byli wyżej, to tu byśmy byli tak i znowu wypłaszczenie było, tak? Dwa przełamania. A teraz mamy ta linia cała, która tu jest. Ona pójdzie tutaj, aż tu. Tu lecimy w tę stronę, a to od tego miejsca do bramy jest jedną płaszczyzną tutaj wszystko. I gdybyśmy, bo ten stopień, ten próg miał być tutaj, kolejnym progiem po prostu, stopniem, 40 i tam. Gdybyśmy to przesunęli tu, to by był cały chodnik niżej, od wjazdu, byśmy byli jeszcze niżej. I ten wjazd pierwotnie miał właśnie jeszcze niżej, 14 cm jeszcze niżej schodzić, tutaj, w tym miejscu. Bo ten stopień, bo ta linia, to by była dopiero tutaj. Tu byśmy mieli 14 cm niżej i ten wjazd miał być też 14 cm niżej. Co nam daje? Potęguje nam to przełamanie tu u góry. W tym miejscu byśmy mieli jeszcze większe przełamanie i tu byśmy niżej zeszli i dopiero wypłaszczenie. Dwa za duże przełamania to nie wygląda i w ogóle tam wiecie, później nie działa samochodem haczyć. Nic fajnego, a tu byśmy nie mieli spadu. Bo byśmy mieli lekką cofkę do budynku względem bramy. A tam pod bramą będzie 5 cm pod ten język. Między 5 a 7 wyjdzie 7 cm wyjdzie pod bramę, a 5 cm pod język, żeby nie robić dużej szczeliny. I tak to wygląda. Dlatego zdecydowaliśmy się ganek odciąć. Tutaj dlaczego livio nie jest równo z kostką? No bo jakby się to zrobili. Tam się powiedzmy prawie licuje z wejściem, ze stopniem. Tam by był uskok taki. I teraz macie, tu macie 9 cm, tu jest 14 cm. I tu jest zbyt duża różnica, żeby tą kostkę jakby połączyć, tak, ze sobą. Dlatego jest odcięcie, dlatego to nawet zrobiliśmy w ciemno, bo nie wiedzieliśmy jak wjazd wyjdzie. Tam pierwotnie zakładaliśmy, że wyjdzie z 4-5 cm tu na rogu. Że to co macie na początku, to wyjdzie tylko tutaj, takie, tam wyjdzie z zera i tu będzie lekko takie wiecie, wypłaszczenie. Ale tak zdecydowaliśmy, że im niżej, tym lepiej to będzie wyglądało. Byśmy mogli nawet jeszcze niżej tu zejść. A po prostu tam byłby kąt taki, wiecie, ostrzejszy, na samym progu by się robił. Tam jest wypłaszczenie, tu jest przełamanie i tu już będziemy lecieć do bramy. Dobra, spadam. Jutro to. Zaczynamy zresztą. Na kogo można liczyć? Majster, jest takie staropolskie przysłowie. Umieś liczyć,
Licz na siebie. Mamy następny dzień. Niestety deszczowy. I to nawet bardzo. Sporo osób widziałem tam nie robi. Wypoczywa w domu, nogi na ławie. Nie no, my jednak jeździmy, ja tam zawsze, znaczy ja tam, prawie się wydarłem. Jeździmy na budowy, nie ma co tam marudzić, jak mówiłem, w deszczu nikt nikomu nie każe, to jest tylko dla chętnych. A jeżeli ktoś chce mieć zapłacone, że powiem, cały tydzień czy cały miesiąc, no to chyba korona mu z głowy nie spadnie, jak pojedzie na budowę, tak? Jak leje, to robić nie musimy. Przygotowujemy sobie tutaj podłoże. Wydawało się, że jest bardzo nisko, że tylko podsypka wejdzie, a tam było sporo jeszcze do nasypania, do zagęszczenia. I tu zaczynamy robić ten zagajnik. Tak robimy, powiedzmy, zachowawczo, bo ta pogoda nam nie pozwala, nie wiemy, czy będzie zaraz lało, czy nie. Żeby chociaż coś zrobić, to nie ma dużo, aczkolwiek to jest taki najgorszy kąt, bo w lewą pod płot będzie docinka i na pewno wyjdzie tam w stronę ogrodu do tyłu docinka, bo to nie jest mierzone, bo tu jak widzimy sznurek pod nami. Przed chwilą tu wisiał, za chwilę też tu wróci. Bo to jest sznurek z tą główną linią, którą majster tu właśnie zaczynał pod górkę kłaść, po prawej stronie ten kawałek, który widzicie. To jest ta cała linia tego podjazdu, główna wjazdu. I od tego będziemy zaczynać. Nie od z tyłu, nie od tyłu od krawężnika do przodu, bo tu wyjdzie nam inna linia. Nie będziemy tu robić docinki. Ta docinka niech jest z tyłu, jej tam nie będzie widać. Nikomu nie będzie wskazała, nawet tam nikt nie będzie podchodził do obrzeża, a patrzał, czy tam jest docinka. Ustawiamy rurki. Znaczy, najpierw rozsypujemy podsypkę wstępnie, tak potrzebujemy. Ustawiamy rurki, wklepujemy je. Rurki wstawiamy na 5,5 cm. Ustawiamy rurki, tak mówiłem, nasypujemy później podsypki. Trochę wyżej niż potrzebujemy, trochę wyżej nad rurki. Zagęszczamy to, grabimy, żeby zlikwidować tą śliską powierzchnię, żeby ładnie ta podsypka dosypana pod łatę się ładnie ułożyła, sypała. Ściągamy i tutaj mamy. I tu mamy na dole widać sznurek. To jest ciągłość, tak powiedzmy, za nami, za plecami, jakby to od tego ganku, od tego podjazdu tu po prawej stronie. To jest jedna cała linia na cały podjazd. I lecimy w dół, bo tu jest przełamanie. Znaczy bardziej leci do, tu leci w prawo, tu przy Livio, tam widać, że kostka się chowa za Livio i sięga jakby tam tego chodnika i też leci w stronę płotu, ogrodzenia. Tam jest 40 cm zostawiony taki pas po prostu awaryjny, nawet tam nic nie miało być po prostu na zero do płotu, ale ze względu, że tu po lewej stronie, jak będziemy zaraz patrzeć, w stronę jakby ulicy, tam też nie ma tego pasa, żeby gdzieś ta woda spływała, dlatego te 40 cm, ale się pierdzielę, 40 cm, żeby było tak awaryjnie. Zagęszczamy dwukrotnie, minimum tak dwukrotnie, możecie na raz, nawet, ja tak zawsze mówię o tym zagęszczaniu. Sporo osób, kładąc multikompleks, nie zagęszcza go w ogóle. Na bieżąco młotkiem dopasowują i powiedzmy, że jest ok. I ja tam nie mam z tym problemu, że ktoś tak robi i niech tak robi. Ja też nie mówię, że nasz sposób jest, kurczę, nie wiem, numer jeden, number one i tak tylko trzeba robić. Nie. Ja tylko pokazuję naszą pracę i nic więcej. Kto chce, to niech z tego skorzysta, kto nie chce, to... O, jak ktoś nie chce, to nie, niech nie marudzi, bo to szkoda czasu. Nie chcę mi się odpisywać na wszystkie te marudy, bo u nich się robi inaczej. No dobrze, no, róbcie inaczej. Tylko praca, nie ma co się łamać. I tu lecimy cały pas już. 3 metry do nas do przodu. Też zachowawczo, bo też padało rano. Widać, że trochę przewiało, przesuszyło. Jest troszeczkę lepiej, możemy coś zrobić. Ustawiamy rurki do starej kostki, tam, która tam już jest ułożona. Prawie na 6 cm, na takie 5,8. I też będziemy ręcznie dopasowywać, po prostu z łapy podsypywać. I pierwszy rząd będzie wypłukany ręcznie. Tak, żeby nie był za nisko, ani nie był za wysoko. Nigdy nie zostawiamy pół centymetra wyżej, bo zagęszczarka to przejedzie, bo liźnie. Miejscami tak, miejscami nie i może być z tym problem. Także tak teraz tam majster właśnie leci. Pierwszy rząd będzie dopasowywał ręcznie. Dosypuje. Rurki były na 5,8 wstawione. Teraz będzie dosypywał, także wie, że kolejny rząd już jest na 5,8. Już jest po prostu na równo, nie ma żadnej górki. Jak macie naciągany spad, to nie można sobie wystawić kostki pół centymetra, bo niektórzy nawet centymetr, bo zagęszczarka dobije, tak? Ale dobije wam tylko początek. A co z całym placem? Czy cały plac zejdzie wam centymetr?
No to jest niemożliwe, żeby zagęszczarka cały plac liznęła równo centymetr. To jest niemożliwe. I kładziemy tu od prawej strony, tu z wejście, także tu znaczy zdecydowaliśmy, zawsze tak robimy, że w miejscu, gdzie się przechodzi, dochodzi do domu, przechodzi przez bramę, zawsze docinkę gdzieś tam w drugą stronę wysuwamy, żeby po prostu tego nie było widać. I tu po prawej stronie od całego obrzeża kładziemy, tak żeby nie było docinki. I lecimy w drugą stronę, tam widać już lekkie przełamanie gdzieś się robi. Tu, aha, tu mamy resztę kostki zebraną, tak żeby oczyścić plac. Oczywiście zamiatamy przed zagęszczeniem, musi być zamiecione, wszystko musi być zamiecione. Każdy kamyk, każda jakaś tam taka posypka, bo są takie niwelujące po prostu przetarcia na paletach, na oryginalnej, na kostce nieraz takie sypią, gryzi. To też musi być zmiecione, bo to też przeszkadza w zagęszczarce, to się ciągnie, zagęszczarka nie chce jechać, strajkuje powiedzmy i takie tam. Zlewamy, co widzimy, doklepujemy ręcznie. Tu trochę majster przyspieszył, tego nie było widać i przygotowujemy sobie na następny dzień. Tak, żeby po prostu mieć już następny dzień wszystko ładnie zrobione i to jest właśnie ten następny dzień. Podsypki nie do końca, tu akurat majster ma taką metodę, że nie do końca ścina tam, zostaje taki mały skosek, że jak przyłoży kolejną nową kostkę, będzie dokładał, to ten skosik już będzie lekki opór stawiał i on będzie wiedział, że może doklepać, wyrównać to łączenie tych kostek, że nawet chodząc później, bo często tak kiedyś było, że ten ran był nie taki, powiedzmy, niedopilnowany i chodząc, donosząc kostkę, jak ktoś chodził, nie gubił ten moment, gdzie się łączyło, nie omijał go, po prostu chodził i w tym miejscu zawsze któraś tam kostka delikatnie była milimetr, dwa niżej i to było widać. Żeby nie było widać, to majster właśnie ma taką metodę, po prostu tak wypracował i tak robi. Nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej ciut wyżej niż potrzebujemy niż od rurek. Rurki cały czas stawiam na 5,5, nawet 7, bo 5,8 będzie przy kostce, więc żeby nie zabierać sobie spadu, bo po lewej stronie wstawimy na 5,5, a po prawej na 5,8 prawie, tak? To już te 2-3 mm zabieramy sobie spadu. Oczywiście mówię 2-3 mm, to jest tak wszystko w przybliżeniu, bo nie idzie co do milimetra wstawić, bo nawet gruby sznurka ma znaczenie, bo wstawiamy do dołu sznurka czy do góry sznurka. Plus lekki obwis, bo te grube sznurki mają praktycznie 2-3 mm prawie grubości. O tam jeszcze tylko wspomnę, że majster właśnie ten pierwszy rządek ręcznie tam dokładał, dosypywał z ręki. I to jest to dopracowanie, żeby po prostu połączyć ten plac. I nawet sam grubość sznurka już ma znaczenie, jeżeli już tak dokładnie robimy. To jest w najgorszym przypadku, po prostu już takie jest dmuchanie na zimne, bo jeżeli mamy naciągany, mocny taki spad, jest taki po prostu jest, to musimy na to uważać. A jeżeli mamy duży spad, ponad centymetr na metrze, to spokojnie ten 5,8 czy 5,5 tam robicie, to już tam ma mniejsze znaczenie, bo po prostu spad to pokona, tak? A jeżeli macie duży spad, bo to jest wynikowo, to już tam nie macie co się martwić. Szybko ułożone, zagęszczamy dwukrotnie. O, tu już coś się znalazło, a to chyba była akurat wyszczerbiona i tu dwie, akurat tak się trafiło, że ta partia kostki była zróżnicowana wysokościowo. Kwadrat nieraz nie był kwadratem, a duże po prostu były niższe i po prostu to trzeba było tutaj w tym miejscu skorygować, akurat dwie się takie trafiły duże, które były po prostu jakby niższe. Podniesione, mała wyszczerbiona była wymieniona, zlewamy to w ficie wodą. Podsypki jest minimum 10 cm, a nawet 12 minimum do 15, tam więcej nie trzeba. Podsypka jest cały czas stale taka sama, tak samo mieszana, także wszędzie jest równa grubość i powiedzmy równa twardość. I będziemy kończyć ten dzień. To był piątek, a tu mamy poniedziałek. Widać, pogoda się nieco zmieniła. Już krótkie rękawki, już fajnie było ciepło, a tu znowu nie wiem, niecałe 10 stopni, widziawka. Nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej. Podsypki będziemy sypywać dalej, bo wychodzimy kostką delikatnie za. Dlatego wcześniej musimy wybrać tą ziemię, wszystko co tu mam z przodu, żeby móc to zasypać. Bo w tym miejscu będą mniej więcej gdzieś obrzeża. Mniej więcej, bo zaraz to sobie ustalimy. Dlatego, że tu jest skos podjazdu, nie pasuje do linii jakby ogrodzenia, bramy. A będziemy równo za bramą, także jak będzie brama zamknięta, to będzie równa odległość kostki od słupków. A w środku musimy wygubić tą całą krzywiznę, te całe skosy.
Nasypuję podsypki piaskowo-cementowej dalej niż potrzebujemy, zagęszczamy to. Tak jak mówiłem, tu gdzie teraz jest linia sznurka, to będzie mniej więcej linia, w sumie to już jest ustalona linia obrzeży. Dlatego tam było wykopane wcześniej brzeg, będziemy... Bo i teraz są dwie opcje. Albo wstawiacie od razu obrzeże, macie wymiar przecież, tak? Możecie wstawić. Albo sobie wstawicie wynikowo do tego, do kostki, jak wam wyjdzie. A to jest nieistotne, jak wam wyjdzie. O pół centymetra, która strona będzie krótsza czy szersza, to jest nie do zauważenia. Można się bawić, mierzyć, ale to tak naprawdę mierzycie od słupków, które też mogą być o centymetr kopnięte. Więc nie ma to jakiegoś tam wielkiego znaczenia. Wychodzimy tyle za ogrodzenie, za linię jakby ogrodzenia, bo linia ogrodzenia względem wymiarów oryginalnych, pomiędzy właśnie wymiarami działki jest cofnięte o 28 plus minus 30 cm. My jesteśmy z kostką, wyjdziemy 28 cm za słupki i po prostu tak to wyjdzie, tak żeby się wszystko mieściło w granicach działki. Oczywiście robimy ciągłość jakby spadu, żeby było właśnie do końca bramy ciągłość spadu. Nie robimy żadnego spowalniacza, cofki, coś takiego, bo nieraz tak jest, że po prostu wstawiacie obrzeże na końcu, zanim dojdziecie z kostką i to obrzeże jest ciutkę za wysoko, bo zrobiliście na przykład do góry kostki, ale obrzeże zawsze musi być ciutkę niżej. I to trzeba pamiętać, żeby ten spadek zachować. I teraz tutaj majstry odrysowują tą linię właśnie, która będzie cięta. Zasłaniamy czym mamy, wszystko co tam możemy okurzyć, pobrudzić. I po prostu tniemy linię tu, gdzie będzie kostka dołożona. Na zewnątrz to już jest linia prosta. Znaczy, tam jest bardzo skośna, ale z tej strony będzie linią prostą. Bo to jest linia ogrodzenia. Tu widzicie, że jest ponad 20 cm, nawet 24. O, tu majster gdzie wyjął. A tam jest niemal prawie do zera. Się schodzi. I tu dokładamy całe kostki, niecięte, na wjeździe, tak żeby docinka była w środku, schowana gdzieś. Żeby to koło nie miało tam... po prostu na rancie styczności z samymi docinkami. Mamy wstawione, docięte, spukujemy to, bo tu będziemy stawiać obrzeża, więc tam już niech jest spukane, to sobie spokojnie wyschnie. Przynajmniej ten kurz tam powiedzmy nie straszy, nie wygląda to strasznie. I nasypujemy, wykopujemy. I teraz tak, jak wykopujemy właśnie później po kostce, to ta podsypka musi być zbita i taka powiedzmy wilgotna. Bo jak zrobicie na podsypkę na sianym piasku, 0,2 mm takim suchym, to po prostu będzie się obsypywać, to by trzeba było dopiero na drugi dzień zrobić. Tu wstawiamy obrzeża szóstki. Dlaczego szóstki na wjazd? Bo nie potrzeba. Na tym wjeździe więcej bus do 3,5 tony nie będzie wjeżdżał i więc obrzeże też nie potrzebuje się więcej. Obrzeże jest stawione na betonie B15, 10 cm betonu pod obrzeże i zrobiłem taki najazd, jak tu widzicie. Najazd jest po to, żeby po prostu nie wyrywać tego wszystkiego całego materiału. Możecie tu kruszywo nasypać, ale to kruszywo zawsze będzie luźne. A beton zawsze będzie stabilny i nigdy po prostu nie wyrwiecie tego, to koło nie będzie miało takiego, wiecie, nie będzie miało o co zawadzić, zahaczyć, wyrywać, po prostu nie będzie tego progu. I zamulamy. Robimy błocko tak, żeby wszędzie ładnie weszło. I drugi etap to jest spłukiwanie i tak to wygląda. Tu sobie obejdziemy, zobaczymy jak to wyglądało i jak to teraz wygląda. Strasznie nie było, bo w miarę gładko, równo. Jedyna niedogodność to ten wjazd po prawej stronie, tylko widzicie, że jest dużo wyżej i tu zobaczcie, jest krótka odległość do tego chodnika. Jest bardzo duża różnica wysokości, dlatego tam były takie kombinacje. Tu taki fajny placek wyszedł, to nie było planowane, to miał być taki ścięty po prostu do tarasu, taki skos duży. Ale po prostu to tak, wiecie, planować co możecie, a po prostu życie inaczej pokazuje. Lepiej dołożyć 4 metry. To nie chodzi o to, że my sobie dołożyliśmy po prostu, żeby uzyskać 4-5 metrów. Ja jestem właśnie zwolennikiem w drugą stronę. Im mniejsze roboty, tym lepiej. I tak wyszło. Tu jest 120 cm chodnik. Bardzo fajny, wygodny. Tu tego progu nie miało być, ale gdybyśmy tego progu nie zrobili, byśmy zrobili to wszystko na jednym poziomie, to byśmy nie mieli spadu do bramy. Podjazd po prostu miałby cofkę. Byśmy musieli tutaj odwodnienia na środku ładować i to wszystko by popsuło cały po prostu placek. Tu jest ten wjazd, o którym tam już wcześniej wspomniałem. To te przełamania, to wszystko, to było chyba na początku filmu też omówienie. Co i jak. Wejście fajne, szerokie, wygodne. Najlepsze jest wejście takie, gdzie po prostu nie musicie nic omijać. Wchodzicie z furtki, idziecie w prawo, lekko w lewo, tu do samochodu. A takie wiecie, jak macie tak wszystko krojone, tu klombik, tam klombik, jakaś coś tam stoi. Zawsze jest jakiś problem.
Tu ten klon widać trochę taki dziurawy, straszny, ale on będzie zasypany korą albo kamykiem, po prostu takim czymś bezobsługowym. O tu właśnie co mówię. Tam jest osadnik lekko niżej wpuszczony, specjalnie on będzie zasypany, go nie będzie widać. To będzie wyglądało, jakby rura wchodziła w kamyczek i po prostu ta woda leciała w kamyczek. Jak ktoś to później kiedyś zobaczy z majstrów gdzieś tam, jakiś tam powiedzmy, to powie, ale ci odwalili rynnę, po prostu w kamyk ci wprowadzili, ci tam woda leci. A tu taka ciekawostka, odbój. Odbój zakupił inwestor w własnym zakresie. Pod spodem jest bloczek, także po prostu przewiercić przez kostkę i przez bloczek, duży kołek. I to ładnie się trzyma, bo na samej kostce taki odbój może wam nie wytrzymać. Po prostu wiatek pieprznie drzwiami, to wyrwie po prostu wam go z kostki. I będziemy kończyć. Zamkniemy ten teatrzyk. Jeszcze ostatni rzut oka na podjazd, jak to wygląda. Pyk, bramka. Zamknę furtkę, bo wieje. No. I my będziemy spadać. To jest ten placek z tyłu, o którym wspomniałem. Tutaj dosyć fajnie wyszło. Ten tył jest dosyć ciekawy. To miało być ścięte. Dobrze, że nie było ścięte, bo to by nie pasowało do niczego. Podjazd, jak powstawał. Tak tą budowę zastaliśmy, a tak ją oddaliśmy. Podjazd jest już w pełni użytkowany, także nie ma problemu. Okręt, w którym działamy. Fajnie, żeby się dzięki za uwagę. My już ryjemy na następnych budowach. Niedługo coś zobaczycie, co tam mamy. Co tam zdziałaliśmy. Na razie.